to ważną rzeczą jest, żebyśmy pamiętali, że bez modlitwy nic się nie dzieje tutaj na ziemi. Kiedy my się modlimy, to my wdrażamy dzieło Boże. Jako Kościół Boga wdrażamy dzieło Boże. Jako delegaci Boga odpychamy diabła. I nie ma takiej dziedziny w życiu Twoim, której nie możesz obłożyć modlitwą. Nie ma takiej dziedziny. Tylko musisz być osobą, która weźmie odpowiedzialność za miejsce, w którym stoisz dzisiaj. Więc kiedy będziesz się dzisiaj modlił, to módl się z miejsca, które do Ciebie należy. I w świadomości, co posiadasz, co możesz zrobić. Niech to nie będzie modlitwa tłumu. Każdy z Was jest odpowiedzialny za przestrzeń duchową, która została mu dana w Chrystusie Jezusie. Masz tego bronić, chronić i urwać łeb każdemu, kto tam wsadzi palec. Bo z tego zostaniesz rozliczony przed Bogiem. Rozumiesz? Nie daj, aby ukradziono ci cokolwiek. Twoje jest dziedzictwo. Masz władzę do tego, aby to dziedzictwo chronić. Przynieś Bogu każdą rzecz, która w jakikolwiek sposób jest, jakby, która stoi na drodze Twojego rozwoju. Zrób to najpierw. Zanim ruszysz dalej, niszczyć dzieła diabelskie w Twojej służbie, to zacznij od siebie. Od siebie, od Twojej rodziny, Twojego małżeństwa, Twoich najbliższych i idź dalej. Jerozolima, Galilea, Judea i pokrańce ziemi. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Ojcze, wywyższamy Twoje potężne imię. Imię, które jest ponad wszelkim imieniem. Wywyższamy Ciebie, potężny, święty Duchu. Potężny, święty Duchu. Ty, który stworzyłeś niebo i ziemię. Ty, przez którego moc wszystko powstało. Wywyższamy Ciebie, święty Duchu. Oh!
ten niech zaufa imieniu Pana i niech polega na swoim Bogu. Powiem tak, mówi Pan, i jeńcy mocarza zostaną odbici, i łup wypnie się tyranowi, gdyż ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami i ja wybawię twoich synów. Twoim gnębicielom każę jeść ich własne ciało, a twoją krwią jak boszczem się ubiją. I pozna każdy człowiek, że ja Pan, mocarz Jakobowy, jestem twoim zbawcą, odkupicielem. Każdy ciężar złóż teraz na niego. Każdy ciężar. Jeśli trwałeś w jakiejkolwiek formie grzechu duszy i ciała, pożyć to teraz. Oto On, mocarz Jakubowy, potężny Jezus, umarł za twoje grzechy. W duchu jesteś czysty i święty. Pożyć teraz każdy błąd w twoim życiu. Świadomy. I przynieś Bogu też to, co ukryte. Powiem, przynoszę ci każdy problem w mojej podświadomości. Powiedz, ty jesteś mocarzem Jakubowym. Ty za mnie oddałeś swoje życie. Jezus! To nie wstyd, kiedy sługa Boży pokutuje. To nie wstyd. Nie pokutują głupcy. Nie pokutują głupcy. Kiedy kładziesz przed Bogiem swoją duszę i ciało, to Jego krew uderza w twoich wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Oto On, mocarz Jakubowy. Teraz niech upadnie każdy grzech. Niech upadnie każda nieczystość. Ja wydobywam teraz z podświadomości każdy brud, zamęt i zamieszanie. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam władzę odrodzonych duchów nad duszami i ciałami. Ja w imieniu Jezusa ogłaszam tryumf mocarza Jakubowego, wszechmogącego Boga, Jezusa! W imieniu Jezusa! Teraz pada każda nieczystość duszy i ciała. Nie bój się powiedzieć, że zbłądziłeś. On prostuje ścieżki twoje. Moc krzyża i pustego grobu działa teraz. Diabeł nie ma władzy. Ty masz władzę. Ty masz władzę. Cudaj siebie. Też każdą drobkę, każdy kłopot, najdrobniejszy. Cudaj do siebie. Zmartwienie. Zmartwienie każde. Nawet te święte rzeczy. Cudaj do siebie. Prodrywaj to. Każdy łańcuch pęknie pod nogą twojej decyzji.
wniosły w mniejszość. Równa droga Pańska. Równa droga Pańska. Równa droga Pańska. Pita. Droga Pita. Szakara, fara, sakara, lara, szakara. Twoją odpowiedzialnością jest być blisko Niego. Twoją odpowiedzialnością jest korzystać z tej łaski. Odrzuć wszelkie potępienie. Wszelkie potępienie. Odrzuć wszelkie potępienie. Ono blokuje Twoją wiarę. Uwierz teraz w moc krwi. Nie ma dla Ciebie żadnego potępienia. Abarele la orden entre disciples. Hello, Sunny Christ, Jesus. Wszelkie potępienie odchodź. Wszelkie poniżenie odchodź. 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 Yeah.
zbranione, ty som hovoril, bože, bola vás, ktoré ma nechážu. Nebo mi som vzruje, rozpadnova, teho sa mariáme na káru. Era tu teriano a suar, esparo, era teriano. Mane maia, esparo. Deixa Maria toda, só um pouco, vamos lá. Ele é bem, ele é bem. Thank you.
przez kogo przychodzi przebudzenie? Przez Kościół. Przez kogo przychodzi zwiedzenie? Przez Kościół. Chciałabym, żebyśmy się też mogli pomodlić. Czy mogę zniszczyć Twoją Biblię? Tyle warta jest wiedza nieużyteczna. Tyle warta jest wiedza, która nie jest używana. Tyle jest warta wiedza. Tyle jest warta wiedza. Tyle jest warta wiedza, przepraszam. Tyle jest warta wiedza. Tyle jest warta wiedza. Tyle jest warta. Tyle. Tyle jest warta. Tyle jest warta wiedza. Nieużywana. Chciałabym, żebyśmy jako Kościół, jako zespół apostolski mogli się pomodlić o pewną rzecz. Jakiś czas temu Bóg pokazał mi zwierzchność wielkiej głowy. I tak jak Bóg. Wielka głowa to symbol tego, że wszystko wiemy. A cienkie nogi to symbol tego, że owa wiedza jest co? Niepraktykowana. Że ona jest niepraktykowana. Tak jak przebudzenie przychodzi przez Kościół, tak zwiedzenie też przychodzi przez Kościół. Rozumiecie? Módlmy się o to. Módlmy się o to. Nie ma takiej opcji, że jesteśmy zespołem apostolskim, że jesteśmy ruchem przebudzeniowym i że diabeł napada, że diabeł niszczy, że kradnie, że się śmieje. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Módlmy się, uderzając w demoniczną siłę teologii i nic niewartej religii. Bóg daje konkretny schemat, konkretny wzór. Rozumiecie? Nie ma takiej opcji, że na naszych modlitwach będzie szarpał się diabeł, że na naszych modlitwach będzie gwizdał diabeł, że na naszych spotkaniach będzie szydził z nas diabeł. Nie ma takiej opcji. Jesteśmy głosem Boga. Jesteśmy głosem Boga. Jesteśmy głosem Boga. Nie jesteśmy tylko słuchaczami, ale jesteśmy wykonawcami. Jesteśmy wykonawcami. Jesteśmy wykonawcami. Oh.
Vive sobre, vive
się wykonawcami słowa. Nie tylko słuchaczami. Wykonawcy słowa. Leave it so deep.
teraz duszę ludzi w Kościele Mocy i zespole apostolskiego pospożu. Wszelkich iluzji, diabelskich oszustw, wszelkich kłamstw demonicznych, związanych z myślami, że wystarczy trwać w wiedzy, nie wykonując praktycznych ruchów. Ojcze, w imieniu Jezusa my oczyszczamy dusze ludzkie. W imieniu Jezusa my zrzucamy te kajdany tych kłamstw. My ustanawiamy wykonawców słowa. Wykonawców słowa. To się wzbudza w ludziach, Ojcze. To wzbudza się w nich. To wzbudza się w nich. Wzbudza się w nich. Umacniamy ośrodki decyzyjne u ludzi. W imieniu Jezusa. Umacniamy. W imieniu Jezusa.
Remada fakata jest hakata lara harelai. Szła katedrę gór. Pogłębienie, umocnienie, ugruntowanie. Ja autorytetem apostolskim osłaniam grupę wstawienniczą w imieniu Jezusa. Ja proklamuję do ich życia duchowy wzrost, rozwój w każdej dziedzinie życia, duszy i ciała. Ja w imieniu Jezusa nakazuję, aby każda siła demoniczna odsunęła się teraz od przestrzeni życia wstawienników. W imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa ustanawiam głębie prorocze. Głębie prorocze mówię. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Ja otwieram w tej chwili to, co było jeszcze zamknięte u nich. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Bóg mówi, żebyście nie bali się chodzić po miejscach, gdzie nie widać drogi. Mówię do każdego wstawiennika, nie bój się chodzić po miejscach, gdzie nie widać drogi. To, że nie widać tej drogi, nie oznacza, że tej drogi tam nie ma. Ona nie została jeszcze wprowadzona do realu, ale ty już możesz na nią wchodzić. Wejdziesz na nią jako pierwszy. Będziesz nią szedł i tam, gdzie ty będziesz szedł, gdzie nogi twoje będą stawać, ta droga będzie powstawała w realu, także będzie widziana przez innych ludzi, tu w kościele i w zespole. A więc idź na tą drogę. Stawiaj nogi. Tam się nic nie zapadnie. Pod spodem będziesz widział skały i lawę. Nie obawiaj się tego. Tam jest droga, tylko jeszcze niewidoczna. Ale ty już na nią wchodź. Wchodź na nią teraz. Makada, sabakada, jaralada, hakada, rarahakada, se. Ojcze, ustanawiamy zabezpieczenie finansowe dla nich. W imieniu Jezusa. Ogłaszamy ochronę nad ich zdrowiem fizycznym. W imieniu Jezusa. Szabadawa kadasika delerehe kadelerehe nemes. W imieniu Jezusa odganiamy od nich demoniczne siły czarów, manipulacji, wszelkich zwiedzeń. W imieniu Jezusa. Szabadawa kadasika delerehe kadelerehe. Podniesienie dla nich, podniesienie. Hallelujah.
Twojej w Kościele Mocy i w Zespole Apostolskim. Rozwój dary służb. Modlimy się, Ojcze, o to. My umacniamy dary służb, Ojcze. My umacniamy dary służb, Ojcze. My umacniamy dary służb, Ojcze. A gdziekolwiek, jakiekolwiek służby zostały poza Kościołem, pośród nie odnalazły w Kościołach, to my modlimy się, Ojcze, abyś przyprowadzał też do nas, Ojcze, do Zespołu Apostolskiego. Dary służb, Ojcze. Modlimy się o dary służb. My umacniamy dary służb. Widzisz sobie. Alleluja. Oh!
Wasze ręce nad ludźmi. Ojcze, modlimy się o wszystkich liderów w Kościele Mocy, o wszystkich pastorów i liderów z Zespołu Apostolskiego Obóz Boży. My przynosimy Ci wszystkich liderów służb. Ojcze, w imieniu Jezusa, my w tej chwili uwalniamy nad nimi, Ojcze, zawłaszczenie wzrostu i siły. My chronimy ich. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, my niwelujemy demoniczne plany wobec nich. W imieniu Jezusa, każdy lider w Kościele, każdy lider, pastor w zespole jest chroniony przez krew Jezusa. My posyłamy teraz aniołów wojny, którzy będą wokół nich krążyć, którzy będą uderzać w demoniczne siły przeciwko wszelkim nieprawościom. My w imieniu Jezusa Chrystusa ogłaszamy, że anielska ochrona przeciwko nieprawościom, ona nie może nikt przejść przez nią. W imieniu Jezusa my uwalniamy, Ojcze, namaszczenie do wzrostu w każdej dziedzinie życia. My ogłaszamy ochronę nad ich pieniędzmi. My ogłaszamy rozwój finansowy w ich życiu. My ogłaszamy ochronę, Ojcze, nad ich rodzinami. Ja mówię, że każdy lider w Kościele Mocy, każdy lider w Zespole Apostolskim Obóz Boży wzrasta finansowo, rozwija się finansowo. My chronimy ich zdrowie, my chronimy ich rodziny, my chronimy ich w imieniu Jezusa. Aniołowie Boży, otaczajcie ich. My w imieniu Jezusa mówimy rozwój tych służb, w których oni są liderami. W imieniu Jezusa to się rozprzestrzenia, to się pomnaża. W imieniu Jezusa my zatrzymujemy każdą demoniczną falę, która w jakikolwiek sposób chciałaby ich zatrzymać. Falę wewnętrzną i zewnętrzną. W imieniu Jezusa. Szaka dawaka dafajarala, dawaka dafajarala mahaga. Nowokotokorororoso. My odpychamy demoniczne siły od nich. My proklamujemy wzrost, rozwój, namaszczenie. My przydajemy im współpracowników. My przydajemy im ludzi. My krzyżujemy ich drogi z drogami ludzi, którzy ich potrzebują. W imieniu Jezusa my ustanawiamy manifestację darów Ducha Świętego w nich. W imieniu Jezusa. Niech widzą daleko. Niech rozumieją głęboko. W imieniu Jezusa. Modlimy się o wszystkich ludzi w służbach teraz, którzy wzięli w swoje ręce pług, aby orać ziemię Bożą. W imieniu Jezusa mówimy siła do umysłów, siła do emocji. Mówimy, że umiejętność przetrwania w trudnych warunkach, zaopatrzenie finansowe. W imieniu Jezusa mówimy wzrost w zrozumieniu Bożego serca. W imieniu Jezusa. Ojcze, my ustanawiamy w tej chwili rozwój wspólnot liczebnych, rozwój duchowy. My powołujemy kolejne wspólnoty. Ojcze, my ustanawiamy w tych dziewiczych miejscach, Ojcze, nowe wspólnoty, nowe kościoły. W imieniu Jezusa. Hashaka ta talaha kadere lord kadere Jesus Jesus kadere 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 kadere. Ja mówię, że zespół powiększa się i poszerza. Pogłębia się duchowo. Ja ustanawiam przychylność władz dla zespołu. Gdziekolwiek się pojawią, tam będzie przychylność. Ojcze, a my chronimy ludzi w Zespole Apostolskim Obóz Boży przed wszelkimi zwiedzeniami, przed wszelką nieprawdą. My usuwamy od nich ludzi przewrotnych i złych. W imieniu Jezusa. Hashaka tanare hegedin sifara praise kide lor. Hello praise kide lore kide lore padre de kide di sifara mara prada saka de lore da kide lore mos. Reba de kide si kide lore hori mara da chiva na praise. Odwaga,
Odwaga. Jedynym Zbawicielem. Odwaga. Jezus jest Panem, o tak, o tak. Jedynym Zbawicielem. Jezus jest Panem, o tak, o tak. Jedynym Zbawicielem. Jezus jest Panem, o tak, o tak. Jedynym Zbawicielem. Jezus jest Panem, o tak, o tak. Rozwój, rozwój, rozwój. Panem, o tak, jedynym Zbawicielem!
Siła Ducha Świętego. Siła Ducha Świętego. Siła Ducha Świętego. Halleluja. Halleluja. Uwielbiam Ciebie i wyższa Ciebie każdego dnia. Twój duch, Panie Bóg, uwielbiam Ciebie i wyższa Ciebie. Twój duch, Panie Bóg, uwielbiam Ciebie i wyższa Ciebie każdego dnia. Twój duch, Panie Bóg, uwielbiam Ciebie i wyższa Ciebie. Otwieramy szpitale, hospicja, domy dziecka, szkoły, ośrodki, ulice, każde miasto, każdą wioskę, każde miejsce, Ojcze, w imieniu Jezusa, my otwieramy teraz, my wchodzimy w imieniu Jezusa. My ogłaszamy, że władza w tym kraju jest nam przychylna, że nie sprawia żadnych problemów, Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, my uruchamiamy nowe źródła finansów, Ojcze, dla Kościoła i dla zespołu. Ojcze, w imieniu Jezusa, aby Twoje dzieło miało pełne zabezpieczenie, Ojcze, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Shama havakada saralarada hanene padre dehikenene senerene hekenerene horonorodoro basse. Remana hakata laranana sikada dana haila de Jesus. Jesus, Jesus, Elohim, Jesus, Elohim, Jara, Lahalina, Sipata, and Christ. Oh.
jestem gotowy służyć Tobie. I powiedziałeś Bogu, żeby Cię posłał, ale idąc zobaczyłeś, że płacić musisz dużą cenę. I zatrzymałeś się. To jest taki moment, żebyś się przełamał. Powiedz Bogu, że zapłacisz każdą cenę. Powiedz, że zapłacisz każdą cenę. Thank you.
Thank you.
Kto ma, temu będzie dodane.
Ashenty, kiedy lesyfe nie prawe se genes, kto ma, temu będzie dodano. Shava kaba saba ne ne ne. Rene malach Ashenty, libiko kororosis. Kto ma, temu będzie dodane. Shebe ne ne di nadi saba kada na seba ne malach rotoporos. Yeshua ne hakenes. Yeshua. Thank you.
Toma,
ogóle nie jest łatwo mówić trudne rzeczy. Tam, gdzie jest złożona ofiara, tam będą długo o Tobie pamiętać ludzie. Myślę o siebie. Tam, gdzie jest złożona ofiara, tam będą długo o Tobie pamiętać ludzie. Byłam teraz w więzieniu, na widzeniu brata, który ma dożywocie. I wyprowadził go na salę widzeniową strażnik, który był świadkiem działania Artura tam w tym więzieniu. I mówi: o, żona Helmuta. Żona Helmuta. On pamięta ten czas, kiedy Artur tam prowadził kościół. I on mówi: ja was słucham. Ja was słucham. Duch Święty w ogóle przypomina mi prostotę. Prostotę służenia. Wiecie, jak to jest, kiedy na początku służysz, to służysz z pasją, służysz z sercem. Zawsze ktoś ci zdjęcie zrobi, nie martw się. Ale kiedy zdjęcie staje na piedestale, to mamy problem. Kiedy będziesz służył z serca, to ci zawsze ktoś zrobi zdjęcie. Nie martw się. Mnie to bardzo pionuje. Bardzo mnie to pionuje. Wyszłam z tego więzienia, mówię: Boże, pamiętają. Nie mogą nie pamiętać. Bo tak jak Jezusa ofiara spowodowała, że do dnia dzisiejszego zbawiają się ludzie, tak jest z tymi ludźmi, którzy składają ofiarę. Tam, gdzie złożysz ofiarę, nie ma takiej opcji, żeby nie było owocu. Nie ma takiej opcji. Rozumiecie? Składajcie ofiarę ze swojego życia. Nie kalkuluj. Składaj ofiarę. Tam, gdzie jesteś, składaj ofiarę. To jest duchowa zasada. To jest po prostu duchowa zasada. Nie martw się o zdjęcie. Zawsze ci ktoś to zdjęcie zrobi. To do mnie Duch Święty powiedział. Nie martw się o zdjęcie. Zawsze będzie ktoś, kto ci zrobi zdjęcie. Kiedy ewangelizowaliśmy Warszawę i staliśmy jak wariaci, my nie dbaliśmy o to, żeby sobie zdjęcia zrobić, ale zawsze był ktoś, kto nam zdjęcia zrobił. Zawsze potem się okazało, że gdzieś na jakimś portalu w ogóle się okazało, że jesteśmy gdzieś na zdjęciu. Rozumiecie? Ale kiedy to zdjęcie staje na piedestale, to znaczy, że serce jest w tym miejscu. Wiecie, to mnie pionuje. To mnie pionuje. Kiedy zdjęcie jest na piedestale, to w jakim stanie jest serce? Rozumiecie? Do kosza można wyjść, ja się z niego objawiłem. Spiszę na odrębnej kartce. Ktoś jest chętny.